Cześć, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zrobimy wywiad z Masterem. Cześć, dzień dobry wszystkim widzom Kordiana. No więc przechodzimy do różnych pytań. I takie pierwsze pytanie, podstawowe myślę. Co cię skłoniło do nagrywania? Do nagrywania skłoniło mnie to, że jak gdy byłem takim małym sztrypclam, miałem tam 2013 roku miałem 4 lata. No to gdy byłem taki mały, no to zawsze chciałem nagrywać na YouTube'a, nie? No i potem tak już jak miałem komputer, to miałem nagrywarkę, jak to na początku tak jakby byłem nieśmiały, bo miałem taki badziany straszny mikrofon. No ale potem jakoś się ten i potem sobie ogarnąłem lepszy mikrofon, ogarnąłem sobie też słuchawki, też nawet w miarę takie sobie stanowisko sobie w miarę ogarnąłem, no i zacząłem nagrywać filmy. Pierwszy film był tak dla mnie stresujący, że oj, oj, oj. Okej, Okay, a to teraz takie przejdziemy do może pytania, czy pojawią się kiedyś odcinki, czy będą odcinki z kamerką? no tak. Okej. Czy będą vlogi? No tak, już były nawet chyba vlogi. Dobra, no to co sądzisz o podróbach koszulek różnych, na przykład ekipy i później sprzedawania ich? I słychać takie coś teraz? Taki jakby. Nic nie słychać. To dobrze, bo robię sobie tam, robię sobie pod baner kanału i wszedłem na chwilę do gry i zapomniałem, że mam dźwięki niewłączone. Widzę jako zmokrzyna, piękny sobie stoi. No to co Dobra, sądzisz? o czym? O tych podróbach. No to Tak. w sumie już, no to szkodliwe, 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 beznadziejne do długu. Co myślisz o kanałach typu Crypsy, który na przykład nagrywa czyjeś TikToki i później wrzuca to na YouTube'a bez ich zgody? Dla mnie też szkodliwe. Okej, Bo ktoś może pracować na przykład 20 subów 10 lat, a ktoś może pracować na 10 subów 2 tygodnie. Takiego czegoś. Propos subów. Jakbyś miał propozycję kupić sobie ileś tam subów, to czy byś kupił, czy byś wolał samemu tam wypijać? Zależy czego. Zależy jakie i zależy ile tych subów po pierwsze, to zależy od też ile. To zależy ile i na pewno też wiesz, od czego zależy. No. I też jak coś, to mi tylko 300 kupił i nie więcej, bo jak powyżej tam 100 subskrypcji, wtedy się jakby powyżej 100 subów, to wtedy jakby są twoje filmy bardziej promowane, nie? A no to nie wiedziałem. Nie zajmuję się dużo YouTube'em. W ogóle ty chyba byś, w ogóle gdybym miała, to byś w ogóle chyba nie nagrywał, nie? Też mi się tak wydaje. A więc dziękuję. Ale tak w ogóle, tak ty w ogóle tak nie za bardzo lubisz chyba YouTube'a tak nagrywać, nie? No, średnio właśnie, tak ci powiem. Ale YouTube'a tak ogólnie średnio lubisz? Nagrywać. A. Ja Czyli, tak gdyby, samemu. Czyli gdybyś, może wrzuciłeś tam niby dwa filmy, ale tak na przykład, gdyby nie ja, to byś nic nie nagrał w sumie. No. To fajnie wiedzieć. Czy Master. będziesz... No, mów. No, to mów, dobra. Nie czy będziesz rozbudowywał stanowisko i czy będzie film za stanowisko? Będę rozbudowywał. Na pewno będę rozbudowywał, bo kto nie ten, ten się cofa. A czy... Stanisławie, nie słychać cię. Nie, poczekaj, bo się zastanawiam. A czy będzie film ze stanowiska? Na pewno będzie. Kiedyś. Jak będę mi... Na pewno kiedyś będzie film ze stanowiska. Na pewno. No, to jest pewne, że kiedyś będzie. Okej, a co sądzisz o kanała... Inaczej, co sądzisz o teraz tej dramie Wersow z Wardęgą i kto ma tutaj jakby rację i za kim Udupić jesteś? ekipę. Udupić ekipę. I team Wardęga. Ach, ok. A co myślisz na przykład o kanałach typu Czajnik lub takich tam? Znaczy,
czajnik na przykład dla mnie jest fajny, bo on się nie wybił na shortsach, tylko on wybił się od filmów. On wybił się od autorskich filmów, a nie od szyiśnia. A o właśnie, a na przykład takie kanały abstrahuje czy coś takiego, no to wiesz na czym oni się tam Tutaj. bazują. Nie, właśnie nie wiem. Nie wiesz? No to oni Nie mają wiem. filmy na przykład. Tak, żeby cię nie skłamać, wejdę sobie na YouTube'a i ci powiem. No Jezus Maria. I co masz? Czym się zajmują? Abstrahuję TV Plus. No na przykład ja oglądam, ja fan. W sensie teraz nie, ale stare odcinki były fajne, to ci powiem stare. Na przykład czego nie mówią kobiety, co mówią rodzice, coś Bo, takiego. czyli coś takiego jak czajnik? No coś takiego, czego nie mówią Polacy, czego nie Bo to m jest... no. Mi to w sumie nie przeszkadza. Dla mnie to jest śmieszne nawet. Okej. Wiem, że z tego coś wiem, dwulatki, ale dla mnie to jest śmieszne. Ale nie, ja lubię na przykład, ja fan, ale. Ale nie lubię ogólnie ich. Ich o nie lubię. A. Ich nie, ale... Ale tak, to takie... O, chodzi o takie kanały, to nie mam nic do nich. takie kanały na przykład, co są tylko na shortsach i mają bardzo dużo subów, popierasz? Tylko na shortsach nie popieram. Okej. A. Ponieważ to jest, tak jak wcześniej mówiłem, w sumie to jest szkodliwe, bo ktoś może pracować na przykład tam, nie wiem, taką podać dużą liczbę czy średnią. Cokolwiek, no, taki przykład jakiś. Taką średnią liczbę, no to na przykład ktoś może pracować na 500 tysięcy subskrypcji 7 lat i nagrywając filmy po 40 minut codziennie. Dwa razy wrzucając to co 5 minut i na przykład ma 500 000 subskrypcji, a robi to 10 lat, a ktoś jakby robi te shortsy i ma ty, co, to, co on zrobił, o, przeciąg mam. I ten na przykład, kto robił te takie, te shortsy, no to, to ktoś to zrobił przez 3 lata, to dla mnie to jest, ja bym się tak wkurzył, żebym chyba sobie, nie wiem, żebym chyba gdybym spotkał tego gościa, to bym go rozszarpał. No może bym, ale nie, może bym go nie zabił, no ale by, no, na pewno bym go zwyzywał, no. No to jest dla mnie takie chamskie, że ktoś pracuje na to tyle lat, a taki debil se to zrobi w tyle i ma wszystko w dupie i tylko mu się szuby liczą i subskrybujcie, bo dostaniecie to, to i to, ale a jak nie zasubskrybujecie, to mój stary was wie, no bez sensu. A jak oceniasz kanały komentarzy? Konopski, spoko, zebo do dupy i Wardęga pół na pół. Hipokryzję, on śmierdzi. No to ja powiem tak, że ja nienawidzę Wardęgi. Wardęga to jest według mnie No dla najgorszy mnie tak typ na samo, YouTubie. ale dla mnie tak samo, ale na przykład Mandzio, o, Mandzio nawet jest spoko. Ja nie lubię Mandzia. A właśnie, jak już jesteśmy tak przy Twitchu, bo Mandzio na Twitchu tak teraz nagrywa, no to ogólnie jak oceniasz polskiego Twitcha? Jak to powiedzieć szczerze? W moim życiu właśnie obejrzałem, byłem raz na Twitchu. Aha. Teraz ja ci wejdę na Twitcha i pokażę ci. Mam jedną osobę, którą obserwuję. To jest Riot z Gplay na Twitchu. To, wiesz, kim w ogóle był Riot? Nie. On robił mapy do farminga i nagrywał filmy, ale po prostu on przez taką olą w tym roku, jakby przez taką jedną mapę, popadł w depresję i skończył nagrywać w ogóle. Oho. Popadł w depresję, bo on robił mapę 2 lata, tak, nie, rok robił, nie? No i potem ludzie mi piszą, co to jest za gówno, bla bla, i popadł w depresję i się skończył nagrywać. No szczerze, to nie jest śmieszne. No wiem, ale śmieszni są ludzie, którzy tak No piszą. właśnie ta. Jeśli ktoś to oglądał, to tak pisał Riotowi, wstydź się i wąchaj dupę swoją, bo ty jesteś Kyszni czujesz, że się. nieładnie pachniesz. Co? Nic, nic. Nie, no po Właśnie. prostu to jest. Mogę przeknąć? Tak. Kurwa. Ahok. Nie, to jest po prostu takie. No nie, no. Nie lubię. No. A co sądzisz o Po kontencie prostu. Ludzie są Mister... tacy. No mów. No, ludzie są po prostu tacy mi bardzo niefajni.
koniec mojej wypowiedzi. Co sądzisz o kontencie Mr. Beasta? Fajny, unikatowy, można się pośmiać. No i też na pewno no, nietypowy, tak? No i I jest charytatywny, tak w sumie też dużo trochę. pracy, nie? I charytatywny jest. No. Charytatywny czy charytatywny, jak się mówi? Nie wiem. Ja też nie wiem. Moja pani od polskiego, moja pani od polskiego mnie zabije w poniedziałek. Jeśli to pani ogląda, to... To pozdrawiamy. To pozdrawiamy. Co sądzisz o może... Twoja nauczycielka cię subskrybuje? A, myślałem. Klasa tylko wie, wiedzą moi najlepsi koledzy co o tym. sądzisz o rozstaniu się Reziego z Agatą? No, nie, smutne, bo Sadgę. 4 lata, co? Sadgę. To znaczy sadga. No smutne. No to, a no faktycznie, przepraszam. Moja pani od Kersiego też mnie zje w poniedziałek, znaczy we wtorek. No smutne, sadgę, prosto. Twoja ulubiona gra. Samochodówki ogólnie. No takie symulatory, nie? Ale Okej. taka ulubiona, ulubiona, ulubiona to jest My Summer Car. Ej, mogę ci dodać pytanie? Tak. Jedno? Wiem, że Mi? to twoje, ale co sądzisz o Najmarcie? Co sądzisz o Maciej na Najmanie? No, wiem, że lubi mandarynki na pewno. Wiem, że nie zna się na boksie, bo wyprowadził kopa typowi. No, to było. No. No. Nie umie robić gal. Gala jakaś tam jego, nie wiem jaka MMA tam. VIP, MMA VIP, MMA VIP. MMA VIP. Nie umie robić gal. Znaczy tej MMA VIP. Nie wypłaca swoim tam Zawodnikom. no zawodnikom pieniędzy. No co ja mogę więcej powiedzieć? Taki Śmierdzi. grubas po prostu, no co. Łysy, essa. I wiem, Stanowski. no i no, Stanowski. no właśnie, i też jest taki trochę średni w orientacji terenu, bo nie umie sobie znaleźć kolegi swojego. Nie, to nie był kolega, to był taki dziennikarz, który go tak sprankował. Aha, ok. Nie wiesz o tym? Nie, bo nie lubię Neymana. Ale to chodzi o to, że to był taki dziennikarz sportowy, który się z niego nabijał, nie? I on mówi, to chodź na solo, nie? On mówi, dobra, spotkamy się, nie wiem gdzie tam, ale gdzieś tam się spotkają, nie? On przychodzi takiego dnia i takie, Stanowski! On się chyba nazywał tam Marek Stanowski, czy tam Jacek Stanowski, nie wiem. Chyba Marek. Zaraz ci powiem. Krzysztof Stanowski. A gdzie mieszkasz? Województwo, bo chyba nie chcesz miasta mówić. Łódzkie, 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 łódzkie. Nie no, łódzkie. Co by tutaj powiedzieć? weź ty mi zadaj jakieś pytanie. Zadaści? Jakiekolwiek, o czymkolwiek. Zadasz mi swoją klawiaturę. Tą, co mam teraz? Tak. No ok. Poczekam. Ale ja za poszłam. 2000 zł. To jest chopie tak zaniżona cena. Chłopie, to jest tak zaniżona cena. Ja zaniżona, to jest ja zaniżona. Ja byłem wczoraj w MediaMarkcie, bo szukałem sobie takich, jakby takiego, nie wiem jakby to powiedzieć, takich gumek, nie? Do wieszaka, do mikrofon, nie? Bo on jest taki na gumkach, nie? Ten mikrofon. No. I nie było w zestawie, nie? I tam była ta klawiatura za 500 zł. Apex 7? Nie. Apex 7. Ona tyle nie kosztuje. A ja tam, ona tam była za 500 zł. Jak mi nie wiesz, to wsiadaj w Bawarę i za... Apex 7, TKL, Blue Switch. Ale patrz. SteelSeries Apex 7 Blue Switch. 700 zł, Media Expert. Ale to było, ja szukałem w MediaMarkcie. I to w Łodzi. Czekaj, wpiszę. Media Expert, nie.
Diamarkt. U nie ma z Mediamarktu w ogóle. A jest Mediamarkt. Jest młodzi. 970 zł. W Łodzi jest taniej. Dobra, ej, no to jak mi nie wierzysz, to płacz tym No ale gadaj nieważne. Bawarę. Dobra, nieważne. Twoje. Jak oceniasz swój kanał? 5 na 10. Czy będę na odcinki z twoim bratem? Wiem, ja też jem, chilluj. Nie chodzi o to, że chcę rozwinąć ten temat. Dlaczego nie będzie? No. Bo się wypiął na mnie. No teraz sobie, on teraz sam sobie dziewczynę znalazł. Oni tam cały czas teraz sobie chodzą. Ej, takie... Ej, czy... Czekaj, dobra. Wait. Czy mogę powiedzieć jego imię? Możesz. Zresztą jak gdyby się nazwał Jasio Koksyty, no pokażę imię. Czy Jasiek kocha Igę? No. Wiesz, to jest jego dziewczyna, nie wiedziałeś o tym? Ale to Iga go lubi w ogóle. O. Ej, dobra, kochają. Przechodzimy do następnego pytania. Dobra, ej, pomij to, nieważne, to się wytnie. Tak, 100%. Co sądzisz o kanałach typu multi, czyli nie wiem, co on robi, czy lubisz multiego, może tak. Czekaj, to było. Kiedyś mój kolega go słuchał, a ja za nim, ale tak to nie oglądam. Ale czekaj, jak to była ta piosenka? O, wiem już. Nie. Plecak wypełniony kaszem, aż po brzegi, auto pędzi, nie pamiętam dalej. Ok. Bo kiedy z moim kolegą go słuchałem, Wiktorem, ale teraz no. nie. Okej. Okay. Chyba będziemy już powoli kończyć, ale może no, jeszcze jakieś... No co ty chłopie, to 30 minut trwa. No tak. No to a najdłuższy podcast na świecie trwał 5 godzin. A najkrótszy trwał godzinę. No 40 minut. Okej, okay, no to my będziemy mieli jeszcze krótszy. Wiemy rekord. Siema, do widzenia. Nie no, weź jeszcze chociaż parę pytań, popia. No to ile masz lat? Nie chcę. Dobra, to możemy gonić. Tyle co ja. Nie tyle co ty. A tak ogólnie, no to tak jeszcze pytanka. Co sądzisz może o kanałach lifestyle'owych? Lubisz, nie lubisz? Lubię lifestyle, ale nie za dużych tych. Ale... Jaki jest twój ulubiony youtuber? Chyba, że już było to pytanie. Nie, chyba nie. Nie było jeszcze. A mogę powiedzieć ogólnie kategoriowo, czy nie? No, jak chcesz, szczerze. Kategoria ogólnie. Gaming Heroes. Lifestyle. Jezu. Jawor i ty. No chyba tak. Albo Citro. O, Citro jest fajny, lubię. No. Ale że kupił BMW, no tam wkręcam. A taki komentarz konopski. A... No i w sumie wszystkie, nie? Chyba tak. Moja kategoria, która to wszystkie. Czyli gaming, komentarz. Czy masz... czy zaproponuj może temat. Ja. Gry, może cokolwiek, coś tak. Dobra, ja. Może... no. Ja. A co ty? No ja. A, że temat ty. No. Dobra. Jak się nazywasz? Chyba każdy wie. Każdy wie. No to... ty. No ja. I co lubisz się najbardziej? Jedzenie. Porosu. Ok. Twój ulubiony cukierek? Zadam. Twój ulubiony baton? Żaden. Ilu masz kolegów? Nie wiem. Musiałbym zliczyć. Zero. Nie, powyżej 10.
Aha, no. Zazdrościć pewnie, bo tu masz jednego, No albo tak. dwóch. Oprócz mnie tu masz chyba dwóch. No, niestety. Bywa i tak. Dobra, następne pytanie to będzie: wolisz koty czy psy? Czy masz psa? Mam psa, Ria. Każdy o tym wie chyba. Albo na pewno starzy wiedzą, nie wiem, czy nowi, No ale... właśnie. Właśnie, oglądajcie Staszka, oglądajcie jego filmy, wszystkie. Musicie od początku do końca przeleć wszystkie filmy. To jest ważne pytanie. Jak oceniasz polskiego YouTube'a tak ogólnie? Tak, średnio. Tak średnio. Cringe'owe trochę, nie? Niektóre. Cringe, cringe, cringe. Skręca mnie czasami, jak coś widzę. No. Będziemy już kończyć. Tak. No, chyba już tak, nie, tak chyba. No, 30 minut to chyba będzie trwało. 35. 30, no, 30 minut film. Myślę, że się kliknie, bo to wywiad. Trochę pytań było. Trochę ciekawostek było. Czy będą filmy z kamerką? Tak, ja ogarnę drugi monitor, bo go zupa boli. Okej, okay, no to widzowie, jak chcecie, no to możecie zadawać pytania. W przyszłości może poodpowiadamy, to jeszcze nie jest pewne. Musimy się tutaj ze Staszkiem zastanowić, czy będzie jakiś Q&A czy coś takiego. Właśnie, Stasiek, czy będzie jakiś Q&A czy coś podobnego. Tak. No, to będzie Q&A. Na pewno za jakiś czas, bo teraz wlatuje ten film, więc to jest tak jakby takie Q&A. No i co? No chyba się żegnamy, nie? Siemaneczko, kole... Cześć, miłego... Czekaj, ja się ale mogę No. pierwszy pożegnać? Ja No. chcę się pierwszy pożegnać. No. Miłego dnia wam życzę i z tej... Był z wami Master i Kordian. Pa, pa. Po.